Można powiedzieć, że Kohelet tutaj zastosował taką metodę na starego człowieka, takiego zmęczonego, doświadczonego, który całe życie walczył i z każdym rokiem, z każdą sytuacją coraz mniej było pozytywnych wiadomości w jego życiu. Człowieka starego, który duchowo starego, który jest spychany przez życie do takiego momentu, kiedy rzeczywiście starość staje się tą, która rządzi w życiu takiego człowieka i wtedy ten człowiek z tej perspektywy mówi: słuchaj, na samym początku musisz wykorzystać wszystkie swoje sytuacje, ponieważ za chwilę coraz mniej będziesz miał tej radości, tego życia, tego wszystkiego. Oczywiście chrześcijanin tego nie musi robić. W momencie, kiedy zbliża się do Jezusa, to pełnia życia, pełnia radości, niezależnie od PESEL-u, jest Jego udziałem i wtedy Duch Boży go prowadzi. Wtedy ta młodość, duchowa młodość, powoduje, że spojrzenie na teraźniejszość, nawet po wielu latach funkcjonowania i życia, i nawet wtedy, kiedy jest o wiele mniej tych możliwości również fizycznego poruszania się, widzenia, sprawdzania i tak dalej, to nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Ta radość jest w sercu tego człowieka i ta młodość jest w sercu takiego człowieka, który bez reszty zbliżył się do Jezusa Chrystusa. To są praktyczne dowody na to i praktyka życia pokazuje, że tylko w ten sposób można zachować swoją młodość.